Witam Was bardzo serdecznie na kanale Należy Szydersów, z tej strony Marek Szablo ze mną. Moim gościem jest Iga Kozińska. Witam wszystkich, cześć, hello. Możecie ją kojarzyć po wyglądzie od Wersow. Oj, nie lubię tego porównania, ale dobrze, niech będzie. Ja bardzo cenię Wersow, lubię jej twórczość i uważam, że jest bardzo interesującą osobą w internecie. Także w sumie na plus. Super. Ty byłaś w Gołcach, jak i u Amadeusza na teledysku, tak? Więc... Tak, byłam u niego i na teledysku, i na randkach, właśnie w Gołcach. Okej, super. Powiedz mi, i od tego zaczęła się tak naprawdę Twoja kariera rozwijać do przodu i jak właśnie po prostu kontakty nabyłaś też właśnie z ludźmi z tego świata? I co planujesz dalej? Czy w ogóle planujesz zawalczyć właśnie na jakiejś właśnie gali freakowej? I w ogóle, jeżeli możesz zdradzić, bo na backstage'u nam powiedziałaś, kto jest Twoim menadżerem? To może zacznijmy od samego początku pytania. Jeżeli chodzi o rozwój mojej przygody w internecie, to ona już się zaczęła znacznie wcześniej, przed randkami jeszcze, bo ja wcześniej grałam w filmach, serialach i reklamach, także tam już się zaczęła moja przygoda. Chodziłam na mnóstwo castingów, mam ze sobą przeróżne epizody, i te kinowe, i te reklamowe, i serialowe. Dopiero później tak naprawdę pojawiła się ta możliwość. Jeszcze przed tym zaczęłam grać w przeróżnych teledyskach. Jakby tak powoli te drzwi do tego jakby freakfightowego świata mi się pootwierały. Później właśnie byłam w tych randkach, poznałam tam moich menadżerów, których pozdrawiam. Jest to, tak, dokładnie. Jest to Wojtek Gola i Sylwester Wardenga. Dzięki nim w sumie też mi się otworzyły drzwi do tych właśnie freakfightów. Zawalczyłam ostatnio w grudniu tak naprawdę na Fejmie. Był to mój debiut, także bardzo się stresowałam, ale uważam, że to było bardzo wartościowe przeżycie, które pokazało mi, że kurczę, jednak jestem trochę tą taką twardą babeczką, nie? No tak, że tak, że typowo Wersow, dokładnie. Ona też tak przemawia, tak samo jak ty w sumie. Generalnie macie podobny styl wypowiedzi i głos macie tak naprawdę do siebie podobne. Także no, życzę ci też powodzenia właśnie, żebyś coś się rozwijało coraz bardziej. I powiedz mi, ja nie śledziłem wtedy tej gali w grudniu. Kto był twoim przeciwnikiem? Moją przeciwniczką była dziewczyna, która również brała udział w Gołcach, ale wydaje mi się, że to nie jest osoba, o której warto na ten moment się wypowiadać. Tym bardziej dobrze. Także tutaj chciałabym ukrócić temat. Była to dziewczyna, która również po prostu była ze mną w danym odcinku. Okej, ale to już po prostu konflikt na planie nagrywania, tak? Tak, to wszystko się rozwinęło na planie. Myślałam, że od początku wszystkie dziewczyny, które tam były, były bardzo zjednoczone, które były bardzo ze sobą, chociaż znalazł się jeden wyjątek, tak jak zawsze w życiu takim prywatnym, normalnym, też zdarzają się różne wyjątki i właśnie to był tego typu wyjątek. Okej, a jakbyś chciała teraz na przykład na kolejną mieć jakąś walkę, to masz już potencjalną, w sensie w głowie rywalkę, myślisz o kimś tak bardziej, z kim byś chciała zawalczyć? Jeżeli chodzi o mnie, ja w ogóle nie jestem osobą konfliktową. Ja nie szukam konfliktów na pstryknięcie palcem. Jeżeli by się coś pojawiło, to jestem otwarta na propozycje. Myślałam sobie może, że fajną możliwością też byłaby Nikita, tylko tutaj myślę, że warunki fizyczne trochę by przeszkadzały, bo ona jest jednak bardziej taka mniejsza, niższa dziewczyna, ale myślę, że to byłaby na pewno fajna walka i myślę, że na pewno coś by się fajnego działo na konferencjach. Jeżeli chodzi o kogoś jeszcze innego, no to obserwuję się na Instagramie z Brylantynką, którą pozdrawiam. I tak sobie myślałyśmy, że może fajnie byłoby coś zrobić na poziomie przede wszystkim, bez, wiecie, oblewania kogoś wodą, bez wylewania tego zbędnego jadu. Więc myślę, że to byłaby fajna damska walka, przede wszystkim sportowa, na czym mi głównie zależy. No tak, no bo właśnie tak, nawiązując do tego wylewania jadu, no to kobietom tak naprawdę nie wypada i teraz nieraz to, co się dzieje, chociażby właśnie na poprzednich galach, co kobiety walczyły, no to moim zdaniem to jest zbędne, no bo to w złym świetle stawia tak naprawdę
Was jako kobiety, że po prostu siejecie zwykłą patolę, nie? Przede wszystkim, że niektóre zachowania wynosi się z domu przede wszystkim. Ja zostałam wychowana w takim domu, że przede wszystkim na pierwszym miejscu liczy się szacunek do drugiego człowieka i to chciałabym posyłać dalej. I na takiej konferencji, czy na przykład face to face, nie wyobrażam sobie pokazać braku szacunku do drugiego człowieka. Oczywiście, jestem tego samego. I tego się trzymam przede wszystkim, także chciałabym fajną sportową walkę na sportowych zasadach. Rozumiem. No ja generalnie, jakby mi się udało kiedykolwiek to zwalczyć, to bo mam w sumie takiego potentata, mamy realny konflikt, ale myślę, że tam ja bym zachowywał ten szacunek, ale wydaje mi się, że on po prostu nie. Ale i też myślę, jest... jeżeli mogę przerwać, tak. I myślę, że to w tym świecie się liczy. Ja rozumiem, że ludzie lubią oglądać, jeżeli coś się dzieje, jeżeli lecą wyzwiska, lecą pięści w twoją stronę, to wiadomo, się ogląda, ale moim zdaniem klasa jest na pierwszym miejscu i trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek i ten szacunek do drugiej osoby. Oczywiście i przede wszystkim nie cisnąć po rodzinie tak, jak to się teraz w ostatnimi czasy zdarza. To jest bardzo popularne. Ja też mam TikToka i widzę cały czas, że ktoś chce się dostać do tego świata, no to pierwsze co, to jest pocisk w stronę rodziny, dzieci, nie wiem, matki, ojca, no to jest dno. No, zgadza się, ja tak samo uważam po prostu, więc, no a jak jeżeli by mi ktoś nawet pocisnął wtedy na rodzinę, no to wiadomo, że ja też bym nie był bezstronny, też bym jakoś odpowiedział, tak? Wiadomo, człowiek różnie reaguje. Jeżeli ja bym usłyszała takie słowa w stronę jakby mojej rodziny, no to nie wiem, jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji. No na pewno bym z tego wybrnęła w sposób elokwentny, bo równie w taki sposób można zareagować. No ale są ludzie i ludzie, oczywiście, nie? Ludzie i ludziska, tak. I parapeta, a czasami nawet klamki się rodzą. Dokładnie tak. Okej. Okay. Generalnie ty... Zakładasz kanał, czy prowadzisz już właśnie jakiś kanał na YouTubie, czy jak to wygląda u ciebie? Jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze byłam ciemna, jeżeli chodzi o tego typu strony. YouTube to zawsze był dla mnie do oglądania. Tam się coś dzieje, emocja, a mnie tam nie ma, także zaraz lecę. A kto to teraz w ogóle tam walczy teraz? O, kapela. Kapela chyba dostał. Kapela, dostał, leży. No dobrze, ale wracając, jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze miałam gdzieś aplikację YouTube'a, ale nigdy nie byłam nawet na tej aplikacji zalogowana, także nigdy nie zostawiłam nikomu lajka, komentarza, tylko po prostu byłam takim typowym no-name'em, który wchodzi i ogląda filmy, które są proponowane na tym YouTubie, ale ostatnio stwierdziłam, że w końcu to jest ten czas, spróbowałam sobie na TikToku, spróbowałam sobie w różnych programach, spróbowałam sobie na Instagramie i stwierdzam, że to jest teraz ten moment, kiedy mogłabym faktycznie zacząć działać coś solo. Mam też fajną ekipę, co jest jeszcze jakby ustalane cały czas, ale myślę, że razem moglibyśmy zrobić coś fajnego. Ja w roli głównej, ale mam bardzo fajne, mocne zaplecze, które zna się na rzeczy, więc na pewno to nie byłoby coś, co jest byle czym. A teraz wystarczy pomysł, poczucie humoru i dobre nastawienie przede wszystkim. No właśnie. Także czekamy. Właśnie tego pomysłu masz już właśnie mniej więcej w głowie. Jakiś właśnie pomysł na content, co byś chciała robić na tym swoim kanale i jak go prowadzić, w jakim stylu? Jeżeli chodzi o content, to ja odkąd pamiętam, tak naprawdę prowadzę content humorystyczny. Na moim TikToku możecie zobaczyć wiele takich różnych filmików typu Kiss or Slap, takich przypałowych filmików typowo z klubu, kiedy wchodzę w interakcję z innymi osobami pod wpływem na przykład alkoholu. I to się zauważam, że klika. Ja też się bardzo fajnie w tym czuję, że mogę coś takiego nagrywać. Mam z tego fan, także myślę, że poszłabym na pewno w tym kierunku. Super, super. To w takim razie życzę ci powodzenia, żeby to ci wszystko wyszło, się udało. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że również ze mną coś tam podziałasz, tak jak ci mówiłem. Ja też również coś tam robię swojego. Pamiętam, nie tylko tutaj. Spotykamy się w Warszawie, po środku, bo ty z Poznania, ja z Olsztyna, także oczywiście. Damy radę. Oczywiście, dobra. To dzięki w takim dzięki razie za udzielenie wywiadu. Piątka, hej. Dzięki. Aaaa!